Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tibel Games i witam was w kolejnym odcinku z Medieval Dynasty. Słuchajcie, rozpoczynamy kolejny dzień, kolejną przygodę, kolejne wyzwanie w zimowej krainie, ponieważ mamy aktualnie sezon zimowy. No i słuchajcie, mamy mieszkańców, mamy budynki. W poprzednim odcineczku wybudowaliśmy tutaj sobie szwalnię, jak się nie mylę, tak dobrze pamiętam, szwalnia trzeciego szczebla, no i warsztat trzeciego szczebla. Teraz nic innego, jak po prostu musimy przenieść do tych budynków mieszkańców. No i tak zastanawiam się, czy na przykład mam możliwość docieplenia takiego budynku. Owszem, tak, jesteśmy w stanie taki warsztat na przykład sobie docieplić. Takie docieplenie myślę, że też jest bardzo pozytywne, ponieważ potrzebujemy znacznie mniej opału, jeśli chodzi o budynki. Tu zaprawa na drewno jest potrzebne, na kamień jest potrzebny nam wapień. Tak, i taki budynek jest docieplony. Oczywiście jeszcze tutaj zaprawa potrzebna. No i troszkę inaczej się od razu taki budyneczek tak naprawdę nam prezentuje. Także my tutaj na pewno będziemy gdzieś w przyszłości takie budynki docieplali. Ale to oczywiście wszystko wyjdzie gdzieś tu w dalekiej praktyce. Dobra, podnosimy kamyczki. Kamieni oczywiście zawsze, nigdy za wiele, zawsze kamień nam się przyda. Dobra, jak to wygląda w naszym zarządzaniu? Musimy tutaj przenieść pracowników. No, brak nawozu, no to mnie to akurat nie dziwi. Ale tak, teraz musimy produkcja. Mamy kuchnia, dobra, to się zgadza. Kuchnia nie ma zadań, nie przydzieliliśmy w kuchni żadnych zadań. Wytwarzanie pieczonego mięsa, nie wiem ile tego pieczonego w ogóle mięsa mamy. Ciężko powiedzieć, ale dobra. Powiedzmy, że będziemy robić tego pieczonego mięsa przykładowo 52 dziennie. Pieczone mięso, ale to jest solone mięso potrzebne, solonego mięsa nie mamy. Rybie mięso nie mamy, solone rybie mięso posiadamy. Dziwne, nie? Że solone rybie mięso posiadamy, a... Dobra, około 20 sztuk dziennie. Zupa kremowa. Drewniana miska nam jest potrzebna. Mięso kapusta to jest. Solone mięso. Gulasz. Drewnianą miskę musimy sobie wytworzyć. Tak, drewniana miska. Gdzie taką drewnianą miskę wytwarzamy? Zapewne w warsztacie, jak się nie mylę, ale okej, za chwilę do tego przejdziemy. Pierw dwóch pracowników. Rzemieślnik. Namir i Zbigniewa. Tych dwóch pracowników musimy tutaj sobie przenieść. Szukamy Namira. To jest Namir, 10 poziom, i panią Zbigniewę gdzieś na samym końcu. Zbigniewa, rzemieślnik, tak jest, brak zadań. No, takie zadanie już tutaj przypisujemy, zobaczymy jakie tutaj mieli zadania, przede wszystkim w tej pracowni. Butelka na wino, tak, porosta pochodnia, wiaderko, butelka na wino, butelka na miód pitny, takie zadania tutaj były przez nich wykonywane. Oczywiście my te zadania tutaj sobie ściągamy. No, po co mają nam tutaj wisieć, a zanim pójdziemy ten budynek zlikwidujemy, to troszkę to potrwa. Także nie chcę, żeby te zadania mi tutaj wisiały. Dobra, no i tak jak tutaj wiaderko, ile takich wiaderek dziennie wytworzycie? Przykładowo, 10 wiaderek, czyli 23%. Drewniana miska, mam 5 misek. Całość, czyli ponad 5 misek dziennie. Ok,
zrobimy sobie nawet tutaj 5, do tego kłody są potrzebne, drewniany talerz, oczywiście też możemy wytworzyć, drewniany kubek w 2%, drewniana łyżeczka, pewnie butelka na wino, brak zasobów, gliny nam tutaj brakuje. To jest kolejny powód wstrzymania produkcji. Pochodnia zablokowana. Dobra, co my tutaj jeszcze możemy zrobić? Drewniana fiolka, nie wiem do czego nam przyda się, ale okej. Nawet 1%. Kosz też nie wiem do czego, ale się przyda. I mamy tutaj mnóstwo innych przedmiotów, które oczywiście możemy wytwarzać, a na które tak naprawdę nas na razie tutaj nie stać. Dobra, to jest jedno. Szwalnia, to jest druga rzecz. Szwalnia, kogo my tutaj mamy? Znamira. Krawiec, no i z Namira my tutaj sobie oczywiście przeniesiemy do tej drugiej szwalni, czyli po prostu z Namir będzie gdzieś tutaj prawie że na samym końcu. Krawiec, tak, krawiec przeniesiony. No i czym ty się zajmowałeś w tamtej szwalni? Lniana nić, lniana nić, lniana tkanina, lniana tkanina, prosty worek, worek. Tutaj filcowa kamizelka, tym się zajmowałeś. Dobrze, 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 dobrze. Tutaj sobie myślę, że możemy jakieś tam pojedyncze procentowo sobie ściągnąć. Ogólnie mówiąc, to my potrzebujemy tutaj mnóstwo lnu, lnianych łodyg, ale raczej takich też za dużo my nie posiadamy. Ale dobra, będzie brak zasobów, to jest pewne. Dobra, no i sobie zrobimy 10% wełniana. Wełna potrzebna, brak zasobów. 5 sztuk wełny, lniana tkanina. Czyli 1% to już mamy jedną sztukę. Wełna też 1% zupełności dziennie. Prosty worek. No tutaj myślę, że sobie uderzymy na jedną sztukę dziennie. Worek, lniana tkanina, skóra lniana tkanina. Bukłak. Bukłak chcemy robić chyba nieco, ale na pewno chcemy robić filcową kamizelkę, to jest więcej niż pewne, że jedną sztukę nawet dziennie. Resztę mamy na tą chwilę zablokowaną. Dobra, do szwalni 2 możemy tutaj zatrudnić jeszcze jednego pracownika. No i tutaj sobie poszukamy kogoś, kto ma wysoki poziom. Tak, ma 10 poziom, ale niestety na tę chwilę jest niedostępny. Tu mam osobę, która ma 5 poziom, przepraszam, 4 poziom. No i tę osobę myślę, że tutaj sobie możemy zatrudnić, czyli ta produkcja teraz się tutaj nam znacznie zwiększy. Póki co 45% tych zasobów wykorzystaliśmy. No i taką szwalnię na pewno wybudujemy jeszcze jedną. Tak samo wybudujemy jeszcze jedną. Co to było? Warsztat, tak? Jeszcze jeden warsztat będziemy musieli na pewno wybudować. Żeby to jakoś wszystko miało te ręce i nogi, współpracowało z nami. Ale i tak też musimy na przykład zadbać o to, by poprzenosić mieszkańców. No i przede wszystkim też musimy mieć gdzie ich poprzenosić, czyli musimy się tutaj skupić na budynkach. Budynkach, którymi się za chwilę myślę zajmiemy. Butelka na miód jest, butelka na wino są, jest ich pełno, jest i gnoj, są i monety, bierzemy, bo tych monet za dużo nie mamy, bo ostatnio sporo wydaliśmy. Prosty worek jest, rudy cyny, miedzi, żelaza, no jest pełno, tylko my tego nie nadążamy
przetapiać, jeśli chodzi o żelazo. Wapień jest, wełna jest, wiaderka są, worki są, łuk refleksyjny jest, żelazny młotek mnie interesuje, 26 sztuk, no jest produkcja bardzo duża. Moment, jeszcze tutaj sobie nuszyła wezmę z tego ekwipunku. Fakt, że jest jeden, ale sobie weźmiemy nóż, podkowy są. Co my tutaj jeszcze mamy? Łuk refleksyjny, kończy się nam, weźmiemy sobie dwa udgilnu, mało. Czyli co, kuźnia, tak? Jeszcze przede wszystkim jedna kuźnia potrzebna będzie nam. Czyli miejsca pracy, tak? Miejsca pracy, miejsca oczywiście, gdzie jesteśmy w stanie pomieścić naszych mieszkańców. Wszystko już pobudowaliśmy tutaj. Właśnie wieżę. Chata wydobywcza, na pewno jeszcze jedna chata wydobywcza jest nam tutaj potrzebna, bo jest nam bardzo potrzebna glina. Także no na pewno musimy się tym tutaj zająć. Okej, lecimy z płotem. Chociaż tak naprawdę no, ten płot tutaj nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. No ale jak budujemy to budować na całego. To któryś tam element będzie po prostu sobie wybudowany. No i od czasu do czasu powiedzmy sobie tak przejdziemy. No i taki płot będziemy sobie sporadycznie tutaj oczywiście budować. Cyk. Właśnie to jakoś już coś tutaj sobie się prezentuje. Okej, do zmęczenia sobie pomału sięga. Okej, chwila przerwy. Patrzył nam się tutaj młotek. Chwila odpoczynku, odpoczniemy sobie, ponieważ no, brakuje nam tutaj gliny. My tutaj jeszcze oczywiście w zarządzanie sobie przejdziemy. Dobra. Mamy tak. Tak, wydobycie, wyprodukcja. Kurde, no już tutaj jest wydobycie. A to wydobywcza. Tak, jeszcze jedną taką chatą wydobywczą sobie tutaj postawimy. Lecimy. Zdążymy czy nie zdążymy? Chyba zdążymy z fundamentem. Jak z fundamentem zdążyliśmy, to i z całą resztą też już jesteśmy w stanie zdążyć. Okej, 20. No i to chyba będzie druga albo trzecia chata wydobywcza, jeśli chodzi. Na chwilę się przekonamy oczywiście. Okej, jeszcze trochę nam tutaj brakuje. Jesteśmy na końcówce. Budynek ukończony, chata wydobywcza ukończona. Słuchajcie, jak jest i chata wydobywcza, to i myślę, że musi być jakiś prosty domek, w którym zapewnimy naszym mieszkańcom przede wszystkim schronienie, dach nad głową. My ostatnio tak naprawdę no, nie wygrywaliśmy żadnych mieszkańców, no to jest fakt. No ale no cóż, nie wyrobowaliśmy, bo nie było takiej potrzeby, tak? Ponieważ na razie skupiamy się, by wszystkich mieszkańców, którzy się znajdują w tej starej naszej osadzie, by ich po prostu poprzenosić do nowej osady. Dlatego też żadnego wyrobowania no dawno nie było. Więc to niedługo na pewno się zmieni, bo już docieramy do takiego punktu, że
tych mieszkańców. Pomału będziemy tutaj wszystkich mieli przeniesionych, choć tutaj też dawno jeszcze stamtąd nie przenieśliśmy ich tutaj. To musimy po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Na pewno to sobie jeszcze dzisiaj sprawdzimy. Gdzie oni po prostu zmierzają, ci mieszkańcy? Na pewno też chatę myśliwych trzeba wybudować, bo my tutaj chyba nie mamy chaty myśliwych żadnej postawionej, więc na pewno będzie trzeba taką chatę myśliwych tutaj jeszcze postawić. Kończy się młotek. Także nie wiem, czy tą chatę do końca ustawimy tym młotkiem. Chyba raczej nie. Okej, tu jeszcze całkiem sporo nam zostało. No raczej nie, już widać, że nie. Tu cegła, cegła, kamień. Cyk, młotek się skończył. Jeszcze takich młotków mamy 4, ale i też mamy tutaj w zapasie właśnie żelazne młotki. Wiemy, że żelaza nam tutaj zdecydowanie brakuje. Ja myślałem, że już mam końcówkę, tu się okazuje, że jeszcze je budujemy. Ok, ostatni segment. Cyk ogrodzenia, cyk ogrodzenia. I lecimy jeszcze z ogrodzeniem. Póki jesteśmy w transie, szkoda tego tracić. Nie mówię, że będziemy tutaj wpadać ponownie w trans, żeby odzyskiwać te punkty transu, ale chociaż sobie coś tutaj po prostu podniesiemy. Cyk, 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 cyk. No i właśnie, wypadliśmy z transu i to myślę, że taki jest odpowiedni moment, by sobie tą budowę tutaj tego ogrodzenia zakończyć. Zawsze tylko podejdziemy na przykład i sobie gdzieś tutaj sporadycznie pukniemy. No i automatycznie będzie tego więcej. Dobra, jest kolejna chata. Cieszy mnie to bardzo. Więc tutaj tylko jeszcze ścieżka do tej chaty właśnie, do tej chaty nawet wydobywczej nie mamy ścieżki ustawionej do jednej i do drugiej, więc sobie to jakoś wspólnie zrobimy. Cyk, cyk. O, tutaj nie chcę. Kamienie mnie trzymią. Cyk. No okej, okay. Teraz tak tego nie widać, ale jeśli przyjdzie tutaj wiosna, lata, lato, jesień, to to po prostu ta ścieżka będzie tutaj bardziej czytelna. No, mimo, że teraz też nie jest w jakimś najgorszym opłakanym stanie. Jest kolejna chata wydobywcza. No i teraz kurde, zarządzanie, produkcja, wydobycie. Ile tych mamy chat wydobywczych? Jedna jest nieczynna, jest i druga. Ta nieczynna, to wiadomo. Czy kogoś możemy tutaj wrzucić? Czy mamy kogoś takiego, kogo jesteśmy w stanie wrzucić? Tu mamy dwie osoby, które są niezadowolone, bo nie mają pracy. Więc proszę, jedna osoba do chaty wydobywczej. No i oczywiście szukamy tutaj teraz tej drugiej osoby. Proszę bardzo. I teraz myślę, że będziecie chociaż troszkę zadowoleni. No i waszym zadaniem, macie 12 poziom, waszym zadaniem głównie będzie tutaj gromadzenie właśnie gliny. Nie wiem na jakim poziomie, ale około powiedzmy założymy sobie tutaj na początek 50%. To jest wasze zadanie. To plus jeszcze powiedzmy wapień 30%, no i oczywiście słoma, bo słoma też jest nam tutaj potrzebna. Także tak to wygląda. Może sobie tutaj o sobie parę procent ściągniemy, a dorzucimy kamienia. Zawsze to 4 sztuki dziennie
więcej. Dobra, do naszego zapotrzebowania. Tak to wygląda. Są już mieszkańcy, są pracownicy. Dobra, pora przerzucić kilku oczywiście mieszkańców. Dobra. Chata wydobywcza. Gdzie wy mieszkacie w ogóle? Albo inaczej. Oswalda. Oswalda. Szukamy. Tak. Szukamy sobie dom, pustych domów przede wszystkim. Tu dużo pojedynczych osób mieszka w pojedynczych domach, tak to wygląda. Dobra, tu jest na pewno jeden dom, dwa domy są. Dobra, do jednego na pewno trafi Oswalda. Więc jej szukamy teraz. Jest i Oswalda. Cyk. To już dwie osoby przeszły automatycznie. Jesteś bez pracy, widzę. Czym byś chciał się zajmować? Deder. Dedera szukamy, dobra. Deder. Czym byś się mógł zajmować? Domy na pewno. No i deder. Łowiectwo. Gdzieś potrzebujemy ludzi. Chata rybacka, to jest wszystko. Chata myśliwska. Trochę daleko, no ale tą chatę myśliwską tak czy tak musimy sobie. Brak zasobów. Czego wam brakuje? Aha, czyli tutaj tego. To na razie możemy zdjąć w sumie. To tylko niepotrzebnie nam tutaj wisi. I tutaj sobie dodać rybie mięso. Nawet na poziomie 111 to będzie. Polone rybie mięso. Tu sobie podniesiemy. I suszone ryby, mięso też sobie podniesiemy. Troszkę nam to się wyczyści. W rolnictwie może byś się sprawdził. Stodoła. Tak, tutaj mamy brak zadań, ale szopa rolnicza. Jednego pracownika nam brakuje. Więc tak. Myślę, że sprawdzić się w rolnictwie. Chociaż nie wiem. Deder. Rolnictwo, tak, sprawdzić się zdecydowanie w rolnictwie. Miejsce pracy. No i szukamy tutaj przede wszystkim szopa rolnicza. Tak, jednego pracownika tu nam akurat brakowało z takim fajnym wykształceniem. Świetnie, mamy to. Pytania, bo my tutaj ogólnie mamy więcej takich miejsc, bo my ostatnio rozwaliśmy, o, bo ty deder się przyniosłeś chyba, tak? Tak, teraz masz nowy dom. Rozwaliśmy ostatnio stodołę, tak to wygląda. Dobra, więc tutaj jeszcze w zarządzaniu nie mamy zadań. Zadań. Pasza dla zwierząt. Na jakim poziomie? Ile są? 5. Dobra. Ile tej paszy dziennie będziemy produkować? Ciężko powiedzieć, bo tu mamy rolnika na poziomie pierwszym. Dobra. Przykładowo na razie sobie zrobimy tutaj 10%, ale musimy przede wszystkim w pierwszej kolejności zwerbować mieszkańców, którzy mają jakąś tam wiedzę na temat rolnictwa. No i tych mieszkańców tutaj kilku mamy. Więc sobie ich werbujemy. Jest pierwszy mieszkaniec. Jest i drugi mieszkaniec. Na koniec tą wiedzę mają na poziomie dosyć takim wysokim, bo oni poprzednio też byli właśnie. Zajmowali się właśnie chociażby pracami w poprzedniej stodole lub też w chacie rolniczej. Więc to jest akurat nawet duże plus tego wszystkiego. No i teraz tutaj możemy sobie zarządzanie. I widzicie, teraz 10% to już się nam zrobiło 45 paszy dziennie. Nasiona maku.
Nie wiem, bo nie mamy, więc na razie damy sobie ziarno pszenicy. 45 dziennie starczy chyba po 1% w zupełności, bo i tak więcej nie mamy. Nawóz 4,5 sztuki dziennie to troszkę mało, z glinizny też nie mamy. No, nawóz to nawet kurde. Nawozu my tu możemy nawet 100 dziennie, to i tak mało. Powiedzmy, że byśmy potrzebowali przykładowo takiego nawozu 200 dziennie. No, z glinizny też sobie tutaj wywalniemy. No może 10%, bo też codziennie przecież takiej zglinizny nie mamy. Zaprawa zablokowane. Suma i glina. Zaprawa też nam się przyda. Tu na razie wstrzymane. Tak, i tu myślę, że sobie możemy śmiało nawet po tym 1% jeszcze dorzucić. Nawet śmiało po 2%. Czyli się nam zrobić 3%. Pasza dla zwierząt też dorzucimy troszkę, bo jest nam potrzebna. Może, dobra, jest nam potrzebna, bo jak nie będziemy, to nie będziemy mieli całej reszty. Zaprawa by się jeszcze przydała, czyli tutaj trzeba przejść w technologię, w rolnictwo. I co tam mieliśmy? Stodołę, prawda? Mieliśmy stodołę. Tak, i zaprawa jest odblokowana w tym momencie. Zobaczymy, czy jeszcze coś mamy tutaj do odblokowania w tym slocie. Nie, w tym slocie nie mamy nic. Tutaj mamy chatę zielarską, mamy mnóstwo do odblokowania. Więc tu mamy, że chatę myśliwską, trofeum z łosia, owcza skóra, futro. No, tutaj mamy dużo. Dobra, czyli zarządzanie. Wchodzimy z powrotem na naszą stodołę. Co niektórych brak zasobów jest. Dobra, wstrzymano. Ile takiej zaprawy potrzebujemy? Jedna dziennie. Niech będą dwie dziennie. Spokojnie, w zupełności nam to wystarczy. Sienie lniane. Nie wiem po co taki nakład, ale okej, niech będzie. Wow, tutaj nam się całkiem sporo zrobiło, 36 punktów. No jak widać, no tyle to my nawozu nawet nie posiadamy. Szopa rolnicza. Myślę, że taką szopę rolniczą to i byśmy musieli przynajmniej jeszcze jedną wybudować, żeby oni ogarnęli te pola, które tutaj mamy. Wtedy byłoby całkiem fajnie, bo też mamy nadal mieszkańców, pracowników, no, którzy jeszcze niestety wszystkiego nie ogarniają. No bo jednak no, czterech pracowników na tyle ziem to troszkę jest mało. Tym bardziej, że niektóre pola są troszkę dalej, więc dla przykładu. Taką szopę rolniczą, rolnictwo, szopa rolnicza. Ustawimy jeszcze tutaj jedną. I ją sobie tutaj wybudujemy. Ok, taka szopa nie wymaga dużo pracy. Ale zawsze jakieś tam elementy są tutaj potrzebne. Okay. Czyli co, szopa jest w tym momencie wybudowana, więc no, jesteśmy na dobrym poziomie rozwojowym, ponieważ możemy tutaj sobie zatrudnić kolejnych oczywiście pracowników, a są oni bardzo potrzebni, bo tak jak mówiłem, dużo jest bez pracy. Tu wiadomo, w ciąży, więc no nie pracuje, ewentualnie może pracować. Na razie ją wrzucimy jako rolnik. Taki rolnik, który ma najwyższy poziom aktualnie. Tu mamy na szóstym poziomie, wrzucimy. Bo nie chcemy, żeby było tak, żeby ktoś był po prostu bez pracy, żeby ktoś był pokrzywdzony. Tego nie chcemy.
Czy jeszcze możemy tutaj czwartego golnika wrzucić? Za chwilę się o tym przekonamy. Nie, wszyscy mają tutaj znacznie niżej. Tu możemy wrzucić ewentualnie tego. Z tego względu, żeby no nie tracić tych punktów oczywiście zadowolenia. Czyli te stanowiska prezes póki co są obsadzone. To jest akurat bardzo dobra wiadomość, bo zawsze jest to kilka miejsc obstawionych, czyli praktycznie jeszcze teoretycznie zostały nam cztery miejsca dla bezrobotnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dzieciaków, no i cztery do obsadzenia. No i tutaj myślę, że już śmiało może być jakieś wytwarzanie czy coś w tym stylu, no ale na tym się skupimy po prostu już w następnym odcinku. Póki co ja się z wami żegnam, jeśli wam się odcineczek spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcję, a my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć i czołem!